Witam, zapraszam na film o Audi A4B6, poprawnie zrobionej adaptacji. Nie wiem, czy tutaj widać, widzicie, samochód ma przejechane 394 949. Było to sprawdzane tym specjalnym programem, podłączany był samochód pod komputer. No i to jest rzeczywisty jego przebieg. No i wracając do adaptacji. Była robiona adaptacja i powiedzieć, jak to powiedzieć, nieudana. No tutaj jest tam adaptacja. To było zrobione, ustawione właściwe ciśnienie oleju. No niby maksymalne, jakie można wyciągnąć już przy tak zużytej skrzyni biegów, to było chyba 29,4, jeśli się nie mylę, albo 2,94, ale chyba 29,4, tak jak ja dobrze mówię. I było to zrobione po przejechaniu, na przykład z Sulejówka ode mnie do Halinowa jest 4 km. Była adaptacja zrobiona, niby wszystko dobrze, niby wszystko sprawdzone, ale ja jeździłem i po, jak był zimny silnik, wszystko dobrze, ale jak gorący, to się z powrotem to samo robiło. Czyli dodawałem gazu i był taki jakby luz pomiędzy sprzęgłem a silnikiem, ja to tak nazywam. Nie wiem, czy to dobrze określam, ale coś takiego było wyczuwalne. I tak zwane było takie uderzanie, tak jakby coś uderzało, jak dodawałem gazu. Tak sobie pomyślałem, jak to zrobić dobrą adaptację. No i wtedy pojechałem do Siedlec, tam ze swojej miejscowości, z Bojmia do Siedlec, to jest około 20 km. I wracając, wtedy do Sulejówka, tam do Halinowa, do tego, co robił adaptację, jest około 80. Czyli samochód ma przejechane około 100 km. No i na diesla, to było, ja wiem, z półtora miesiąca temu. Na diesla to jest, jak to się mówi, dopiero diesel dobrze rozgrzany. Już nie było na dworzu za gorąco, temperatura około 10-15 stopni w dzień. Także to taka temperatura dobra. No i ustawił mi wtedy to ciśnienie na tym rozgrzanym samochodzie, silniku i skrzyni, która miała przejechane 100 km, ustawił tą adaptację. Ustawił to właściwe ciśnienie. No i od tamtej pory jest wszystko bardzo dobrze, a przejechałem już no tak ponad 1000 km. I tak jak ruszam pod świateł, czy ruszam gdzieś zatrzymując się, nie ma tego uderzenia. A już miałem wydawać prawie 4000 na remont skrzyni. Adaptacja kosztuje około 50 zł. Ja sam tego nie robię, może się kiedyś nauczę, to będę sobie robił. Także zanim wydacie jakieś pieniądze, to pomyślcie sobie tak, jak to jest na logikę. To jest tak podobnie jak w samochodzie, przepraszam, w tokarce. W zimnej tokarce luz na panewce ustawia się około 4 do 5 setek, a przy rozgrzanej od 2 do 3. Jakbyście zrobili odwrotnie, to przy rozgrzanej moglibyście zatrzeć wrzeciono i sobie narobić roboty. A tutaj, jak było rozgrzane, to ustawione było wyższe ciśnienie, także przypuszczam, że na zimnym oleju może być to właściwe ciśnienie, takie jak jest producenta. No i co tu by jeszcze wam pokazać ciekawego? No poza tym, no, poprawki tutaj były zrobione w tym Audiku, to wymienione, też mówili, nie da rady, działa. Tu jest schowek, działa. No tu jest troszkę to tak jakoś obskurnie zrobione, ale w miarę wygląda. Ostatnia rzecz, co wymieniłem w samochodzie, nie pasuje do całości, to jest ten zagłówek. Zobaczcie, jak pięknie pasuje schowek. No tu mam schowane chusteczki, ładowarkę, torebki w razie czego przydatne, pięknie się zamyka. Od nowości nie było naprawione.
No jeszcze mi został tylko ten duży schowek do poprawienia. No i to by było, jak to się mówi, wtedy wszystko już bym miał poprawione i zrobione. No dzisiaj zrobiłem około 110 km, także no, samochód bardzo ładnie pali. Skrzyni nie trzeba rozbierać, naprawiać. Wystarczyła, jak to się mówi, drobna adaptacja, odpowiednio zrobiona. Co by tu jeszcze wam powiedzieć? Zostały, miałem takie przy zapalaniu uderzenia, jakby silnikiem całym szarpało w lewo, w prawo i nie wiedział, czy ma zapalić się, czy zgasnąć. No i było wymienione sprzęgło, znaczy ta tarcza dwumasowa, czy to sprzęgło dwumasowe, różnie na to tak się mówi. No to było wymienione, a dodatkowo zostały wymienione wszystkie poduszki oprócz tej z czujnikiem. Pod skrzynią i pod silnikiem. No i teraz samochód jak zapala, no to już jest to wszystko, jak to się mówi, jest szarpnięcie, ale to wiadomo, diesel, duża moc rozruchu i nie ma takich szarpnięć, że po prostu samochód nie zapali i zgaśnie. O, teraz zobaczcie. O, leciutko, wszystko ładnie, tak jak powinno być. Zapala, gaśnie. No i także czasami trzeba pomyśleć sobie, sprawdzić, posłuchać jakichś ciekawych opowieści i dzięki temu zaoszczędzić kilkanaście setek. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.